Witajcie kochani w świątecznym wydaniu Kawy z Koko. Dzisiaj takie wydanie Q&A, nieco bardziej świąteczne. Kilka dni temu poprosiłam Was na moim Instagramie o zadawanie mi właśnie takich świątecznych pytań. Zebrałam ich 10, dużo się powtarzało, mam już tutaj wszystkie spisane, także od razu zabieramy się za odpowiedzi. Życzę Wam miłego oglądania, łapcie za kawę, za herbatkę i lecimy. Pierwsze pytanie. Czy mam jakieś tradycje świąteczne? Pewnie, że mam i myślę, że w każdym domu są takie świąteczne tradycje. Jedną z nich jest między innymi to, że zawsze święta dzielimy w mojej rodzinie, kiedy zostajemy w Polsce, na Wigilię u moich rodziców. Pierwszy dzień świąt w naszym domu, kiedy jest troszeczkę bardziej po włosku, i drugi dzień świąt u mojej siostry. Kolejną taką tradycją jest też oczywiście oglądanie Kevina w świątecznych swetrach. Po prostu uwielbiamy to z Massimo, szykujemy sobie zawsze albo grzane wino, albo grzane piwo, albo gorącą czekoladę, zakładamy piżamy, świąteczne swetry i oglądamy co roku do znudzenia. Znamy już praktycznie na pamięć, ale no nie wyobrażamy sobie świąt oczywiście bez oglądania Kevina. Kolejną taką świąteczną naszą tradycją jest między innymi to, że jak jedziemy do moich rodziców, to zawsze przynosimy im świąteczne panetone. Chociaż moja mama nie do końca przepada za taką gotową babką świąteczną włoską, bo twierdzi, że jest tam bardzo dużo cukru i ma oczywiście rację. Natomiast zawsze mama dostaje od nas taką babkę i tata jest zawsze zadowolony, że jednak w święta może sobie pofolgować i może ją zjeść. To jest zawsze dobra wymówka. Także widzicie, są takie różne świąteczne tradycje, które pojawiają się u nas w domu. Jest jeszcze kilka innych, ale jak ja bym Wam tutaj opowiadała o tych wszystkich naszych tradycjach świątecznych, to myślę, że ten film trwałby naprawdę bardzo, bardzo długo. Także lecimy z kolejnym pytaniem. 2. Czy prezentami obdarowujecie się w Wigilię czy w Boże Narodzenie? Zawsze robimy to w Wigilię i zawsze już po takiej świątecznej kolacji. Mama przygotowuje ciasto, lampkę wina i wtedy rozdajemy sobie prezenty, które wcześniej układamy pod choinką. Bardzo często jest tak, że to albo moja siostra wyciąga te prezenty spod choinki i daje je naszej rodzinie, albo ja. To już w zależności od tego, która z nas pierwsza się zgłosi, ale tak, zawsze jest to Wigilia, a w sumie to nawet po Wigilii. 3. pytanie. Jaka jest Twoja ulubiona potrawa wigilijna? I szybciej będzie, kiedy odpowiem na to pytanie tak. Jest jedna jedyna potrawa wigilijna, której nie lubię, nie jem i nigdy jeść nie będę. A wiecie co to jest? To jest karp. Nie znoszę jego zapachu, nie lubię jako ryby, nie lubię też całego tego procesu związanego z karpiem, nie odpowiada mi to i nigdy karpia nie jem. Ale moja mama zawsze przygotowuje dla mnie jakąś rybkę, żeby jednak podtrzymać troszeczkę tę wigilijną tradycję, natomiast nie jest to karp, a z wszystkich pozostałych potraw uwielbiam praktycznie każdą. Jedne bardziej, jedne mniej. Mogę Wam tutaj też opowiedzieć, że kiedy byłam małym dzieckiem, to u mojego dziadka świętej pamięci najlepszą potrawą, na którą zawsze czekałam, była zupa grzybowa. No po prostu dziadek zawsze przygotowywał najlepszą zupę grzybową, jaka w ogóle mogła istnieć. Natomiast u mojej drugiej babci pierogi z kapustą i grzybami. Babcia do tej pory robi najlepsze pierogi na świecie. To są takie dwie potrawy, które zawsze będą kojarzyć mi się z moim dzieciństwem, właśnie z młodością i które zawsze będą przywoływały tę atmosferę świąt. Chociaż powiem Wam, że moja mama wspaniale gotuje i mimo, że od strony taty nie mamy już dziadków, to mama stara się podtrzymać niektóre tradycje i przygotowuje wspaniałe potrawy. I tutaj też Wam zdradzę taką ciekawostkę, że Max, odkąd jest w naszej rodzinie, jeśli chodzi o polską Wigilię, to zawsze czeka na zupę grzybową mojej mamy. Po prostu ją uwielbia. 4. pytanie, które mnie bardzo rozbawiło, a mianowicie, czy przebierasz swoje koty na święta?
I powiem Wam tak, kiedyś rzeczywiście na samym początku, jak jeszcze nasze koty były dosyć małe, to coś tak miałam w środku, żeby jakiś kubraczek im założyć. Było to całkiem zabawne, ale wtedy koty były jeszcze małe i troszeczkę to wszystko inaczej znosiły. Z czasem, kiedy koty zaczęły dorastać, ale również tyć, te wszystkie kubraczki świąteczne stały się na nie za ciasne. Aż doszło do tego momentu, kiedy już Pipeta zaczęła się buntować i powiem Wam, że to było naprawdę zabawne, przynajmniej dla nas, myślę, że dla kota zupełnie nie, kiedy ubierałam Pipetę w taki kubraczek Śnieżynki Mikołaja, to ona po prostu stała i się nie ruszała, no potrafiła w takim bezruchu tkwić naprawdę przez dłuższy czas. I od tamtego momentu, kiedy zauważyłam, że jednak no, nie podoba im się to, że jednak coś tam na nie zakładam, stwierdziłam koniec, nie będę tego więcej robić, dosyć, po prostu to są jakieś tam moje urojenia świąteczne, moje koty w święta też mają być szczęśliwe, więc nie będę ich torturować, nie ma mowy, dlatego w tej chwili nie podtrzymuję żadnej takiej tradycji, nie ubieram moich kocurków w żadne świąteczne ubranka. Co prawda pisałyście mi, że zakładacie na przykład kotom jakieś muszki, czy tam jakieś piórka i takie różne ozdoby, no ale słuchajcie, to może ja też z tego już wyrosłam, może też dlatego, że moje koty tego nie lubią, ja po prostu czegoś takiego nie robię i myślę, że na dobre wychodzi to moim kotom. Piąte pytanie. Jakie zapachy świec goszczą u Ciebie w okresie świąt? Jeśli chodzi o marki świec, to ja nie mam takiej marki ulubionej, która pojawia się w tym okresie świątecznym u mnie w domu. Często, jak wiecie, kupuję świece na przykład w Zara Home albo w TK Maxie lub też świece Yankee Candle. Natomiast ja w okresie świątecznym bardzo lubię takie ciepłe zapachy, zapachy korzenne, cynamonowe, pierniczkowe. To są takie zapachy, które sprawiają, że no, czuję, że w tym domu jest taka atmosfera ciepła, świąteczna. I jeżeli już wybieram jakiekolwiek świece właśnie na ten okres, to staram się, żeby to były świece o takich właśnie aromatach. Szóste pytanie. Spędzacie święta sami z Maxem, czy w większym gronie? Dla nas święta to jest okres, który spędzamy z rodziną. Nigdy nam się nie zdarzyło, byśmy spędzili święta sami. I staramy się troszeczkę tak manewrować między świętami w Polsce i świętami we Włoszech. I do tej pory też było tak, że zamienialiśmy się z moją siostrą i ze szwagrem, że w jednym roku jechaliśmy my do Włoch, a oni zostawali z moimi rodzicami, a w następnych latach my zostawaliśmy z moimi rodzicami, a Ola z Januszem jeździli do rodziców Janusza. Ostatnio ta tradycja troszeczkę się zmieniła, ponieważ okazuje się, że i Janusz, i Massimo uwielbiają spędzać święta Bożego Narodzenia w naszej rodzinie. Nie wiem, jak to jest, nie wiem dlaczego, być może stwarzamy taką atmosferę świąteczną i oni jednak uwielbiają spędzać Wigilię w takim właśnie naszym wspólnym gronie. Massimo zawsze tak bardzo emocjonalnie podchodzi do tych świąt, które spędzamy tutaj w Polsce i twierdzi też, że jest taka no, zupełnie inna atmosfera niż we Włoszech. Teraz w ostatnim czasie też pojawiła się taka sytuacja, jak zapewne wiecie, nie ma już rodziców Massimo i przez to też troszeczkę go tam aż nie tak bardzo go ciągnie, żeby jechać do Włoch i to będą takie pierwsze święta po śmierci rodziców, które spędzi z moją rodziną, bo jeśli śledziliście nas w zeszłym roku, nasze vlogmasy, to wiecie, że w zeszłym roku nie było już mamy Massimo i spędziliśmy święta we Włoszech z tatą i z siostrami, braćmi Massimo. Teraz nie ma już taty Massimo i Max po prostu stwierdził, że chce zostać na te święta tutaj w
Polsce. U nas wygląda to tak, jak już wcześniej wspominałam, Wigilię spędzamy z moimi rodzicami, pierwszy dzień świąt spędzamy w naszym domu, a drugi dzień świąt spędzamy z moją siostrą, spotykamy się też z naszymi tutaj włoskimi przyjaciółmi, także to, tak to mniej więcej wygląda. Tak jak mówię, nigdy nie zdarzyło nam się, żebyśmy spędzili święta we dwoje, nie wiem jak to będzie w przyszłości, nigdy też nie mogę założyć, że tak się nie stanie, ale do tej pory przez ostatnich 16 lat spędzaliśmy je razem z moją rodziną i z rodziną Massimo. Siódme pytanie może Was zaciekawić. Otóż, czy Włosi chodzą na pasterkę? Ja już Wam wielokrotnie wspominałam w serii po włosku, która jest na moim kanale, że nie mogę wypowiedzieć się na temat Włoch ogólnie. Bo jak wiecie, Włochy dzielą się na północ i południe. Ja mam doświadczenie z południem i mogę Wam tutaj potwierdzić, że rzeczywiście Włosi chodzą na pasterkę. Może nie jest ona tak popularna jak u nas w Polsce i też Włosi się tak nie organizują, żeby pójść całymi rodzinami na pasterkę, ale rzeczywiście chodzą albo oglądają ją w telewizji. Tak to wygląda. Jeśli chodzi tutaj o Polskę, nie wiem, czy w Polsce Włosi, którzy są, kontynuują tę tradycję i też chodzą na pasterkę, ale niestety muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o wiarę i włoski naród, to południe, to nie jest ta wiara tak mocno kultywowana u nich w kulturze, jak u nas w Polsce. No, nie wygląda to tak. My jednak Polacy jesteśmy narodem bardziej wierzącym i chodzimy w święta do kościoła, chodzimy na pasterkę. Włosi na południu jednak bardziej stawiają na rodzinę, na przeżycie tych świąt razem w takiej atmosferze. Oczywiście chodzą do kościoła, ale tak jak mówię, to nie jest aż tak popularne jak u nas. Ósme pytanie. Jakie potrawy królują na włoskiej Wigilii i czy też są to potrawy rybne? Oczywiście we Włoszech, Włosi też na południu mają swoje tradycje, które podtrzymują w trakcie Wigilii. Są to potrawy rybne i nawet bym powiedziała, że praktycznie chyba każda potrawa jest na bazie ryb. To co mogę Wam powiedzieć na podstawie takich tradycji w mojej włoskiej rodzinie, to zazwyczaj na początku są to surowe ryby, czyli między innymi na przykład ostrygi, są to koce, mule, krewetki, kanelikie. Wiem, że większość z Was pewnie nie kojarzy tych nazw, natomiast są to generalnie frutti di mare, które są surowe. Później oczywiście też są podawane saté, są makarony w różnych wariacjach rybnych i jest też smażony węgorz. Także widzicie, są takie potrawy, które u nich się pojawiają. Po Wigilii też bardzo często panettone, suszone owoce. Także jest naprawdę dużo jedzenia i jeśli ktoś z Was kocha ryby, kocha owoce morza, to odnajdzie się tam idealnie. Zbliżamy się już do końca. Pytanie numer 9. My jemy karpia, a Włosi co jedzą? Włosi jedzą, tak jak wspomniałam wcześniej, smażonego węgorza. I tutaj opowiem Wam też taką ciekawą historię, która jest po części tradycją w Neapolu. Otóż w nocy, no gdzieś tak nad ranem bym powiedziała, mężczyźni wybierają się na takie targowisko, gdzie sprzedawane są żywe węgorze. Tak jak u nas sprzedaje się niestety żywego karpia, tam sprzedaje się żywe węgorze. Oczywiście się je później zabija, przynosi do domu i w Wigilię smaży. No taką oni mają niestety tradycję. My stawiamy na karpia tego nieszczęsnego, oni stawiają na węgorze. Także widzicie, nawiązanie do ryb jest, nawiązanie takie tradycyjne do tych zwierząt jest, no i to, że jednak w nocy organizują się, jadą na taki właśnie bazar rybny i tam kupują tego żywego węgorza. Pytanie numer 10, czyli ostatnie pytanie. Czy w Polsce podtrzymujemy jakąś włoską świąteczną tradycję?
Tak jak Wam wspomniałam już też wcześniej, w pierwszy dzień świąt w naszym domu gotujemy włoskie potrawy i są to zazwyczaj takie tradycyjne świąteczne potrawy na bazie ragu, troszeczkę też na bazie ryb, tak żeby i Max poczuł w święta, które spędza w Polsce, troszeczkę tę atmosferę włoską. Ale też jedną taką włoską tradycją jest między innymi to, że jak idziemy do teściów, czyli idziemy do moich rodziców, to Max ze sobą zabiera panetone. Tam to wygląda też mniej więcej tak, że kiedy jakbyśmy my na przykład z naszego domu szli do domu rodziców Massimo, to ja muszę ze sobą zabrać panetone, które daję rodzicom Massimo. To jest taka bardzo przyjemna, fajna tradycja, która u nas też się sprawdza i Massimo bardzo się podoba. We Włoszech nie ma takiej tradycji jak łamanie się opłatkiem w Wigilię, więc na przykład Max jest bardzo zadowolony, że może to robić tutaj u nas. Kiedy my jeździmy do Włoch, to nie przenosimy tej tradycji tam, ponieważ tam tego niestety nikt nie rozumie tak dokładnie, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, po co łamać się tym opłatkiem, składać sobie życzenia. Chociaż powiem Wam, że jest taki moment, kiedy wszyscy wznoszą toast szampanem i też składają sobie życzenia. Więc coś tam takiego podobnego jest, ale jeżeli chodzi tutaj właśnie o Polskę, no to głównie to, że w tym pierwszym dniu świąt staramy się przemycić troszkę tych włoskich dań tutaj w naszym domu, no i to panetone, które zanosimy moim rodzicom. Kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą kawę z koko. Mam nadzieję, że zaspokoiłam chociaż odrobinkę Waszą ciekawość, jeśli chodzi o takie święta tutaj nasze polsko-włoskie i też tam polsko-włoskie tradycje. Przy okazji chciałabym powiedzieć Wam, że to będzie już ostatni filmik przed świętami. Myślę, że czas najwyższy poświęcić ten właśnie czas dla mojej rodziny, troszeczkę sobie odpocząć i spotkamy się kolejnej publikacji już po świętach, a przy okazji życzę Wam wesołych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia, cudownie spędzonej Wigilii w tym rodzinnym gronie, w tym cieple rodzinnym, smakowania tych cudownych potraw, które mamy tutaj w Polsce, dzielenia się opłatkiem i składania sobie cudownych, płynących z serca życzeń, żebyście przeżyli też te najbliższe święta nie tylko emocjonalnie i duchowo, ale też, żeby one zostały głęboko w waszych sercach, w waszej pamięci, żeby były wyjątkowe, żeby ten czas był dla was cudownym, wspaniałym momentem w waszym życiu. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki, pa!